Z powodu ograniczeń, jakich wymaga aktualna sytuacja, ośrodki kultury działające w Chorzowie przeniosły swoją działalność w przestrzeń wirtualną. W ostatnim czasie media społecznościowe pełne są nagrań z koncertów, spektakli czy warsztatów i zajęć prowadzonych na żywo. Włączając się w akcję Zostań w domu, Chorzowskie Centrum Kultury ma dla Was drodzy widzowie multimedialną ofertę opartą o najbardziej popularne i najciekawsze wydarzenia naszych instytucji. Spektakle, koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania z artystami są i będą Dostępne na naszych stronach i serwisach internetowych oraz mediach społecznościowych. Na stronie www.hck.pl można w każdej chwili zobaczyć udostępnione archiwalne spektakle. Na stronie www.oczywiściekultura.pl pokazujemy inspirujące przykłady kultury online. Udostępniajcie, włączajcie się w działania, bądźcie z nami. Do warsztatów online zachęca również Starochorzowski Dom Kultury. W każdy poniedziałek ukazywać się będą wirtualne wystawy artystów zaprzyjaźnionych z naszym Domem Kultury. Realizujemy również cykl warsztatów Biblioteka pod Chmurką, które są interesującą propozycją dla. Dzieci i ich rodziców. Podczas tych zajęć czytamy książki, a następnie proponujemy zabawy i prace plastyczne, które można wykonać w domu. Także grupy twórcze i sekcje, które regularnie działają w naszym Domu Kultury, przeniosły do sieci swoje działania. Nasi instruktorzy przygotowują materiały, które pozwolą kontynuować pasję dotychczasowym uczestnikom naszych zajęć, ale też mogą być propozycją na ciekawe spędzenie czasu właściwie dla każdego. Jak widać dzieje się u nas naprawdę dużo, więc serdecznie zapraszam na naszego facebooka i zachęcam do korzystania z naszej oferty online. Do spędzenia kilku chwil z kulturą zachęca też MDEX Chorzowa Batorego. W tej chwili grupy taneczne, wokalne, pracownie artystyczne już działają w sieci. Instruktorzy kontaktują się za pomocą Skype'a czy Facebooka z naszymi uczestnikami i ćwiczą w podobnym harmonogramie, jak miało to miejsce w MDEX. W ramach akcji Zostań w Domu uruchomiliśmy projekt Animator Poleca, gdzie nasi animatorzy przygotowują filmy dla całych rodzin, pokazując jak można spędzić kreatywnie czas nie wychodząc z domu. W każdy czwartek udostępniamy Dawne nagrania z naszych koncertów lub festiwali i wspólnie przeżywamy je na nowo, wspominając te wydarzenia. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej mdkapatory.pl i śledzenia naszych działań na fanpage'u, Facebook. Ukośnik MD Teatr rozrywki ma również kilka ciekawych propozycji w wirtualnej przestrzeni. Aktualnie ze względu na sytuację Teatr rozrywki, podobnie jak inne instytucje kultury w kraju, jest zamknięty, nie oznacza to jednak, że zaprzestaliśmy naszej działalności, wręcz przeciwnie, zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie na kanałach YouTube'a i oczywiście na Facebooku. Publikujemy spektakle, fragmenty spektakli, koncerty, recitale i bajki czytane przez y, naszych artystów. Publikujemy materiały, które mamy nadzieję umilą Państwu ten trudny dla nas wszystkich czas. By być na bieżąco, polecamy zasubskrybować i śledzić strony poszczególnych instytucji.